Czy wiecie, co się wydarzyło w sobotę 26 kwietnia 1986 roku nad ranem? Zanim odszukacie w komórkach, co na pewno zabierze wam ze 2 sekundy, to powiem, nastąpiła wtedy eksplozja. No, ładny sygnał telefonu. Nastąpiła eksplozja reaktora atomowego w Czernobylu, tylko gdzieś 800 kilometrów od nas w linii prostej. No i ta eksplozja zmieniła świat w sposób nieodwracalny. Ilość substancji radioaktywnych, które przedostały się wtedy do atmosfery, była gdzieś 100 razy większa niż obie bomby na Hiroshimę i Nagasaki. No i zaczęła się śmiercionośna reakcja łańcuchowa, która zmieniła losy milionów ludzi tak naprawdę. Ale dokładnie podczas tego samego weekendu miało miejsce inne zdarzenie, które zmieniło z kolei życie nasze, czyli Ewy, mojej żony i moje. Pojechaliśmy wtedy do Krynicy na spotkanie chrześcijańskich liderów. I wtedy właśnie podczas jednego ze spotkań ktoś namalował na flipcharcie takie dwa obrazki, dwa schematy chrześcijańskiej wspólnoty. Schemat autobusu, czyli rzędy siedzeń, jeden kierowca, i schemat reakcji łańcuchowej, czyli jądro, z którego rozchodzą się coraz to kolejne gałązki, jak drzewo. I padło pytanie, który rodzaj chrześcijańskiej wspólnoty był zamysłem Chrystusa? Schemat ludzi w rzędach, jak w autobusie, czy schemat reakcji łańcuchowej? Ten obraz wbił się mi mocno w pamięć i powstało pragnienie, by poświęcić życie, by taką wspólnotę budować. 3 lata później znaleźliśmy się w Bielsku-Białej w poszukiwaniu rozszczepialnych pierwiastków i tu je dzięki Bogu znaleźliśmy. Ale wszystko się zaczęło, jak już powiedział Tomek, nieco ponad 2000 lat temu. Zapoczątkowana została reakcja łańcuchowa. Ta reakcja zaczęła się od małej grupy uczniów Jezusa. I to, co zasługuje na szczególną uwagę, to rodzaj więzi, jakie łączyły osoby w tej grupie. Tak jak między cząstkami elementarnymi atomu musi się coś dziać, by nastąpiła reakcja łańcuchowa, to jaki rodzaj więzi jest przewidziany dla Kościoła według jego Twórcy Jezusa Chrystusa? Jakie to więzi? Więc nasz dzisiejszy temat to wspólnota niezwykłych więzi i przyjrzymy się dokładnie temu, co może wiązać ludzi w chrześcijańskiej wspólnocie, jaki jest model. I popatrzmy na pierwszą grupę, grupę Jezusa, na czym polegały więzi. Pewnego dnia na początku Jezus zobaczył, że idą za Nim dwaj mężczyźni. Przeczytajmy o tym w Ewangelii Jana 1. Jezus, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Jezus zaprosił dwóch napotkanych ludzi do swojego domu, spędzili razem resztę dnia. No, tak zaczęła się ich przyjaźń. Ale już na samym początku możemy zobaczyć pewną prawidłowość
szczególną cechę tej przyjaźni. Oto co powiedział Jezus do jednego z pierwszych uczniów, znowu w Ewangelii Jana 1. Ty jesteś Szymon, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Jezus rzucił Szymonowi wizję, kim będzie w przyszłości. I tą cechą przyjaźni, którą możemy tutaj zaobserwować, jest wyraźny kierunek budowania, kierunek wpływu. To uczniowie uczyli się od Jezusa, a nie na odwrót. I tu zilustrowana jest najważniejsza zasada dotycząca niezwykłych więzi, jakie pokazał Jezus. Najważniejsze budowanie jest jednokierunkowe. Gdy ktoś uczy się od kogoś, chociaż nie jest to jedyne budowanie, jest też budowanie równoległe, z podobnego poziomu, ale o tym później. Ale najważniejsze budowanie jest jednokierunkowe. Nie może go zabraknąć, by była reakcja łańcuchowa. To Jezus budował uczniów, a nie uczniowie Jezusa, chociaż to czasem próbowali. To nie uczniowie też między sobą nawzajem. Chcąc, żeby coś takiego się udało, potrzebne jest coś z dwóch stron. Do osobistych więzi musi być coś dodane. Z jednej strony troska wyrażająca się w jakimś starannym i odpowiedzialnym budowaniu, a z drugiej gotowość uczenia się. Gdy tego nie ma, gdy jest podejście, a ja wiem lepiej, a coś wezmę, ale tego nie, ja wiem swoje, to nie ma warunków, by takie budowanie nastąpiło i reakcja łańcuchowa nie zajdzie. Musi być budowanie jednokierunkowe. Tą cechę podkreśla też Jezus w Ewangelii Jana 15, ale dodaje tam coś jeszcze, zobaczmy. Ewangelia Jana 15. Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Tutaj znowu widzimy przyjaźń więzi, przyjaźń, która jest wyraźnie ukierunkowana co do wpływu. Ktoś jest mentorem, ktoś uczniem, ale jednocześnie ten, kto jest nauczycielem, mentorem, sam najpierw odbiera to, co ma przekazać dalej. Nawet Jezus odbierał od Ojca to, co przekazywał dalej. Czasami ta lekcja, która jest do przekazania dalej, bywa bardzo trudna. Sam Jezus stanął wobec takiego wyzwania, gdy przed aresztowaniem w ogrodzie Getsemane zmagał się z wyzwaniem do tego stopnia, że jego pot był jak krople krwi. Sam musiał się nauczyć tej lekcji, by przekazać ten wzór dalej. No, to jest cena tej przyjaźni. A więc potrzebna jest postawa otwartości, przyjmowania tego, co jakiś tam mentor postawiony przez Boga zaleca. I ta otwartość oznacza akceptację tego, że nie zawsze będzie miło i przyjemnie. Czasami może boleć, ale to jest właśnie cena tego procesu, który zachodzi. Jednak rezultaty końcowe są niezwykłe. Jeżeli ktoś komunikuje w małej grupie, tam gdzie te więzi powstają, jeżeli ktoś komunikuje, dobrze, ale nie mów mi niczego, co jest przykre, no będzie to bardziej spotkanie towarzyskie, z którego niewiele wyniknie, na pewno nie reakcja łańcuchowa. Reakcja łańcuchowa w tym punkcie zostanie przerwana.
Popatrzmy też na inny przykład z Biblii. Cofnijmy się 1400 lat wstecz. Przykład Mojżesza i Jozłego. Mojżesz był wielkim przywódcą narodu, a Jozue był małym chłopakiem, którego Mojżesz wziął do swego najbliższego otoczenia, by się uczył. I oto jedno ze zdarzeń, Księga Liczb 11. Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue rzekł: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Zdarzyło się, że pewni ludzie doświadczyli jakiegoś prorockiego uniesienia. Młody Jozue ma pomysł, żeby im zabronić. No i jest to okazja dla Mojżesza, żeby go czegoś nauczyć. I mówi: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Co robi Mojżesz? Kieruje uwagę Jozłego na jego własne motywacje. Dlaczego chcesz coś zmienić? Dlaczego ci tak na tym zależy? Patrz na serce. Jozue pewnie się przestraszył, że tamci ludzie mogliby zdobyć duży autorytet w oczach ludzi i w ten sposób trochę przyćmić autorytet Mojżesza, a przy okazji też jego. No, Jozue potrzebuje nauczyć się patrzeć na swoje motywacje. Możemy tu właśnie zobaczyć tą więź nastawioną na budowanie Jozłego tutaj przez Mojżesza na ten jednokierunkowy wpływ. Jozue próbował mieć jakiś wpływ na Mojżesza, ale się nie udało. Jednak był to wpływ jednokierunkowy. Jeszcze jedno zdarzenie, Księga Wyjścia 32, w tym samym duecie, gdy Mojżesz i Jozue schodzili z tablicami, z przykazaniami z góry Synaj, zobaczyli, że podczas ich nieobecność lud uczynił sobie złotego cielca i zaczął oddawać mu cześć. Przeczytajmy o tym. Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: w obozie rozlegają się okrzyki. Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu star na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. No, Jozue mógł widzieć swojego mentora w różnych sytuacjach, zobaczyć, jak mu zależało. Jakie były skutki? Jakim człowiekiem stał się dzięki temu Jozue? Możemy zobaczyć wielką różnicę między nim a innymi osobami w otoczeniu Mojżesza. Jako Jozue, jako uczeń Mojżesza nauczył się najwięcej. Inni ludzie w otoczeniu Mojżesza, którzy byli bardziej partnerami w służbie, nie osiągnęli tego, co Jozue. To on stał się zwycięskim wodzem, który wprowadził naród do ziemi obiecanej. Taką różnicę sprawiają te niezwykłe więzi, o których dzisiaj mówimy. To budowanie jednokierunkowe, rezultaty są nieporównywalne. Popatrzmy na kolejny przykład więzi, przyjaźni. Przemieszczamy się w czasie 400 lat do przodu, Dawid i Jonatan. Tym razem jest to przykład przyjaźni na jednym poziomie, kiedy nie ma wyraźnego zwrotu w budowaniu, jak powiedzmy dwóch uczestników jednej grupy między sobą. I zaobserwujmy dwie cechy tej równoległej przyjaźni. Pierwsza księga Samuela 18, włączmy wyobraźnię. Kiedy Dawid wrócił po zabiciu Filistyna, Goliata, w ręce niósł on głowę Filistyna. Kiedy właśnie przestał przemawiać do Saula, dusza Jonatana przylgnęła całkowicie do duszy Dawida. Pokochał go Jonatan tak jak samego siebie.
Jonatan zawarł z Dawidem związek przyjaźni. Zdjął płaszcz, który miał na sobie i oddał go Dawidowi aż do swego miecza, łuku i pasa. Mówił Jonatan do niego: Ty będziesz panował nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Dlaczego powstała między nimi przyjaźń? Co ich ciągnęło do siebie? Ta głowa Goliata, którą Dawid niósł pod pachą po zwycięstwie nad nim, nie była bez znaczenia. Łączyło ich wielkie oddanie dla wielkiej sprawy, dla tej samej sprawy, by wywalczyć coś dla Boga. Byli obydwaj wielkimi pasjonatami dla Boga i to ich łączyło. Druga rzecz. Dawid i Jonatan bardzo różnili się od siebie. Dawid był wtedy pasterzem z prowincji. Jonatan był synem króla, następcą tronu. Jednak dla Jonatana tron nie był wart osłabienia przyjaźni z Dawidem. Oddanie przyjacielowi było ważniejsze i silniejsze niż osobiste ambicje. I Jonatan przepuścił Dawida przodem. Był gotowy uznać jego przywództwo, bo wiedział, że Bóg namaścił go na króla. I przedmioty, które Jonatan podarował Dawidowi, były to symbole jego statusu. Był synem króla, księciem i ofiarowanie ich oznaczało wielkie oddanie. A więc takie więzi. Łączyła ich pasja dla Boga, no i przepuszczanie drugiego przodem. Jeszcze jeden przykład niezwykłych więzi, kiedy odkrywamy ten model więzi, tych najlepszych więzi, najwspanialszych w Biblii. Przenosimy się znowu w czasie do przodu, 20 kilka lat po Jezusie. I patrzymy na więzi między Pawłem i Tymoteuszem i po jednej stronie i chrześcijanami z jednej z wspólnot chrześcijańskich w tamtym czasie, której uczestnicy dopiero co stali się chrześcijanami. Pierwszy list do Tesaloniczan 2. Zobaczmy, jak Paweł wspomina pobyt wśród nich. Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze. Jakie więzi łączyły Pawła i Tymoteusza z ich podopiecznymi? Dwie cechy odnoszą się do nich jak matka opiekująca się dziećmi. A jaką postawę ma matka wobec dzieci? Ważne są dla niej problemy dzieci, a nie jej problemy. Tak? Matka nie obarcza dzieci swoimi problemami. Gdy troskliwie opiekuje się dziećmi, to wręcz nie ma życia dla siebie. Druga cecha, byli gotowi oddać swoje dusze. Tutaj chodzi o postawę otwartości, wylewanie duszy, dzielenie się tym, co przeżywam. Taka postawa nieukrywania tego, nieuważania mojego życia za prywatną sprawę, dzielenie się swoimi dążeniami, zamiarami, no można by to opisywać tam, nie trzymanie ludzi na dystans, lecz właśnie otwartość. Jak widzimy, Biblia pełna jest przykładów niezwykłych więzi. Więzi, które powodują tą reakcję łańcuchową. W nich leży tajemnica pomnażania. I to jest model. A teraz,
jak my możemy budować takie więzi i pokażę pięć rzeczy potrzebnych do budowania niezwykłych więzi w chrześcijańskiej wspólnocie na podstawie modelu, który poznaliśmy. I pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to mała grupa. To wszystko, co zostało powiedziane i będzie powiedziane o niezwykłych więziach, o przyjaźni, przekłada się na małą grupę. Na wzór grupy, jaką powołał Jezus Chrystus. W naszej wspólnocie staramy się o to, by każdy mógł być w dobrej, małej grupie, gdzieś w tygodniu. I właśnie ta grupa jest potencjalnym miejscem, w którym można tego wszystkiego doświadczyć, wszystko zastosować. Mała grupa. Drugą potrzebną rzeczą jest czas plus jakość, tak bym to nazwał. Chcąc, by powstały więzi, potrzebny jest oczywiście czas, regularne spotkania. Jezus miał dla uczniów czas, był zawsze dostępny, jednocześnie oczekiwał podobnego oddania. My potrzebujemy to naśladować, chociaż musimy pogodzić to z wieloma obowiązkami. Przyjaźń to wspólne przebywanie. I ważna zasada, takiej przyjaźni nie da się zmieścić w tak zwanym wolnym czasie, który nam pozostaje po innych wyzwaniach. Jak zostanie mi czasu, to przyjdę. Nie, to się nie uda. To trzeba planować, trzeba nadać temu jakiś priorytet. I najlepiej to się udaje, gdy jest to stały czas w tygodniu na spotkanie małej grupy. Ale musi też to być czas, który ma swoją jakość. Dobre studium biblijne, dobrze przygotowane. Do tego dobre narzędzia budowania, takie jak rzucanie wizji, pokazywanie wzoru, stawianie wyzwań, kierunkowanie. O tym będzie w osobnej prezentacji bardziej szczegółowo. A więc czas plus jakość. To także czas nieformalny. Warto, by prowadzący grupę inicjował czas nieformalny. To właśnie dlatego dzisiaj nie ma niektórych osób, bo jeszcze nie wróciły z czasu nieformalnego gdzieś tam z dalekiego wyjazdu. A więc każdy pomysł jest dobry. Jakieś jedzenie, podróżowanie. Jest to ważne, zwłaszcza na etapie budowania, no bo tą całą przygodę bycia uczniem Chrystusa można podzielić na trzy etapy, okresy. Zbudować, wstecz, zdobyć, zbudować i wysłać. Można to przyrównać do przygotowywania ciasta na wspólnotę, które później czeka nas tam w kawiarni. Więc wyobraź sobie, że chcesz upiec wspaniałe ciasto, którym no, zaskoczysz wszystkich. Więc co musisz najpierw zrobić? No, najpierw potrzebne są składniki. Trzeba zdobyć składniki. Potem to ciasto trzeba wykonać, upiec. Zajmuje to sporo czasu. I już koniec? Zamiar wykonany? No nie, bo jeszcze trzeba to ciasto tu przynieść. Chyba, że nie doniesiesz i zjesz całe po drodze. Albo ktoś, komu to zostało powierzone. Podobnie ta przygoda bycia uczniem Chrystusa. Najpierw trzeba dać się zdobyć dla Chrystusa, czyli zaufać Jemu. Jest to jak zdobycie składników. A potem jest czas na bycie budowanym, długotrwałe budowanie, które trwa wiele lat. No, jest jak przyrządzanie ciasta, upieczenie. Ale później przychodzi etap, który można nazwać wysłaniem, kiedy to chrześcijanin albo troszczy się już o swoją grupę jako prowadzący,
albo jest współtworzącym małą grupę. Jest to właśnie jak to przyniesienie ciasta, udostępnienie jego innym. A więc przychodzi czas, kiedy jest to zwrócenie się na zewnątrz i tego czasu do wewnątrz na własne potrzeby nie trzeba już tak wiele. No jak właśnie z tym przykładem z ciastem. Nie po to je upiekliśmy, by samemu je zjeść. Jak się nim objemy, no to na pewno nie będziemy czuć się zbyt dobrze. No i podobnie jest też z małą grupą. Przychodzi czas, by dać coś z siebie. I na tym etapie zwykle wystarczają po prostu spotkania małej grupy, na przykład co 2 tygodnie. No, bo jak troszczymy się już o następnych, to nie mamy tego czasu zbyt wiele dla siebie. No właśnie jak matka troskliwie opiekująca się dziećmi, jak to było w naszym modelu. I wtedy ten czas nieformalny jest potrzebny już wobec nowych osób. Tak czy inaczej, czas plus jakość. Jak budować niezwykłe więzi? Trzecią rzeczą jest skupienie na potrzebach podopiecznych. Kiedy już prowadzimy swoją grupę lub ogólnie jesteśmy ze względu na czas, upływ czasu na etapie wysłania, no to jest ważna zasada. Skoncentrowanie na potrzebach podopiecznych zamiast na sobie. Tak właśnie jak w tym naszym modelu, jak Paweł, jak matka troskliwie opiekująca się dziećmi. Gdy ważne są problemy dzieci, a nie moje własne. Skoncentrowanie się na potrzebach podopiecznych. Bo jeżeli zaczniemy zajmować naszych podopiecznych naszymi problemami, konikami, ulubionymi tematami lub własnymi troskami, nic z tego nie wyjdzie i nie powstaną niezwykłe więzi. No oczywiście nie chodzi też o popisywanie się wiedzą, bo ktoś maluczki, a ja już tyle wiem wobec tych, którzy tu są od niedawna. Ale trzeba mówić tylko to, by naprawdę pomóc. Tylko to, co jest naprawdę potrzebne. Nie jesteś już na etapie znajdowania słuchaczy dla swoich trosk, ale znajdowania tych, których trosk ty posłuchasz, by pomóc. Już na to czas. I to jest taki syndrom, niby troska o nowych, ale tak naprawdę wykorzystywanie ich dla własnego dobrego samopoczucia jako odbiorców moich bardzo ważnych spraw. No, wtedy te niezwykłe więzi nie mają prawa powstać. Jak powstają te niezwykłe więzi? Po czwarte, potrzebna jest otwartość. Przyjaźń to otwartość. Jezus mówił swoim uczniom wiele osobistych rzeczy, dzielił się odczuciami i podobnie uczniowie, nie było obszaru, o którym oni by powiedzieli, to nasza osobista sprawa. Oczywiście człowiek może tak mówić, tak, to nie wtrąca się, to moja osobista sprawa. Na całym świecie tak ludzie mówią, ale jeżeli chcemy, by powstały więzi według tego wzoru, musi być inaczej. No, w tym modelu też widzieliśmy, jak Paweł i Tymoteusz byli gotowi oddać swoje dusze, to znaczy wylewać je przed podopiecznymi. I to jest właśnie taka gotowość dzielenia się tym, co przeżywam, nie ukrywania tego, ale tylko zgodnie z poprzednią zasadą, tylko to, co jest im potrzebne. Dlatego, że jest dla nich budujące. No, tutaj wzorem też jest Mojżesz w naszym modelu, który nie ukrywał przed Jozłem, jak mu zależy na Bożych sprawach,
Ludzie potrzebują zobaczyć, jak nam zależy. A więc otwartość. Jest taki pewien styl życia, styl bycia, styl prowadzenia też grupy, który sprzyja otwartości, jak najbardziej nieformalny, bez jakiegoś oficjalnego, napuszonego prowadzenia, całkiem na luzie, ale styl też jednocześnie pełny akceptacji, wyrażania właśnie tego przyjęcia drugiego człowieka i wynagradzania też za otwartość. Ale też z wyczuciem w stosowaniu żartów, bo rzeczywiście można bardzo rozluźnić atmosferę przez żarty, ale zbytnie spoufalanie się będzie przeszkodą w stawianiu wyzwań. Zresztą ciekawe, mój mentor nigdy nie przekroczył tej granicy, nigdy sobie tak nie zażartował po prostu dla śmiechu, tylko tak bardzo, bardzo subtelnie taki wzór dostałem. Ale jak możemy zachęcać innych ludzi do otwartości, by te więzi powstały? Potrzebna jest otwartość. No, czasami warto zagrać otwartością. Czyli powiedzieć coś, co będzie dosyć szczere, ale oczywiście z wielkim wyczuciem i delikatnością. I to sprowadzi naszą więź, naszą rozmowę na większą otwartość, zmieni ten poziom szczerości. Na przykład możesz powiedzieć: dzisiaj pokłóciłem się z żoną, no i ta tama skrytości właśnie zostaje przerwana. I wszyscy mówią o tym, co właśnie dzisiaj przeżyli. Są też pewne pytania pomagające w budowaniu otwartości, zwłaszcza wśród mężczyzn, takie jak, i właśnie tu pokazuję na ekranie przykład, takie pytania: nad czym pracujesz, ale dla mężczyzn. To są pytania dla mężczyzn. Dlaczego nie dla kobiet, za chwilę powiem. Nad czym pracujesz, jakie masz dylematy, co sądzisz o, co ci się marzy, czym lubisz się zajmować, co myślisz o tym, co Bóg mówi, kogo sobie szczególnie cenisz. Kobietom po prostu łatwiej być otwartymi, najczęściej wystarczy szczere zainteresowanie. Ale w przypadku mężczyzn mogą przydać się takie właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, kule, laski, jakieś inne właśnie pomoce. Ale nie zacznijmy, albo inaczej, nie zaczynajmy zawsze od pierwszego pytania, bo jaki będzie skutek? Bo nie przejdziemy nigdy do następnych, bo jak mężczyzna zacznie opowiadać, nad czym właśnie pracuje, to już na tym się skończy. Ale jednak może być tak, że żadne nasze starania nie pomogą w otwartości i wtedy rozwiązania. No bo właśnie, ten poziom otwartości czy skrytości pewnie różnie jest przez was doświadczany w różnych relacjach. I jeżeli nic nie pomaga, wtedy rozwiązania warto poszukać w osobistej więzi z Bogiem. Mówi o tym pierwszy list Jana 1, popatrzmy. Jeśli chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. Jeśli chodzimy w światłości, to znaczy, jeżeli jesteśmy szczerzy wobec Boga, będziemy gotowi na otwartość też wobec innych. Więc jeżeli dostrzegasz w sobie jakąś blokadę w budowaniu więzi z ludźmi, rozwiązanie polega na przełamaniu swojej skrytości wobec Chrystusa. Jeżeli więc, tak mówi Boże Słowo, więc spróbujmy w ten sposób na to spojrzeć. Jeżeli więc dostrzegasz w sobie jakąś blokadę, warto uznać, że stoi za tym jakieś ukrywanie czegoś przed Bogiem i wtedy warto powiedzieć coś Bogu, coś bardzo szczerego. Wyznaj to,
można powiedzieć, zagraj szczerością. Boże, Ty widzisz moją złą skłonność do, no i co tam Duch Święty nam właśnie naświetli, do zazdrości, do rywalizacji, do pożądliwości. A następnie warto zrobić to samo wobec jakiegoś człowieka, tak? Z kim właśnie chcielibyśmy przełamać te bariery, czyli zagrać szczerością. No i wydawałoby się, że już wszystko zostało powiedziane, a jednak jeszcze jedna rzecz. Jak budować niezwykłe więzi? Jednokierunkowość. Pamiętamy z naszego modelu, że przyjaźń, jaką pokazał Jezus, była ukierunkowana. Ktoś jest mentorem, ktoś jest uczniem. Przyjaźń z jednokierunkowym przekazywaniem wzoru. Gdy ktoś, kto potrafi dać więcej, no i Bóg posługuje się nim w moim życiu. Bardzo mocno tego doświadczyłem. I trzeba mocno to podkreślić, że siła, szczególna siła więzi leży w tej jednokierunkowości, by uczyć się od jednych i przekazywać innym. Dokładnie na wzór tego, jak zapoczątkował to Jezus z uczniami, ale wtedy coś stoi na przeszkodzie, mianowicie nasza natura i jej główny problem, jakim jest pycha i wyniosłość. Ja miałbym coś przyjąć od innych. Przecież nie może być tak, żeby ktoś był mądrzejszy ode mnie. Ktoś miałby mi powiedzieć, że coś mogę zrobić lepiej. A jednak, bez gotowości uczenia się od kogoś nie da się zbudować wspólnoty według tego najlepszego wzoru, jaki pokazał Jezus. Nie wystarczą małe grupy, nie wystarczą jakieś więzi. Potrzebne są więzi z taką właśnie przyjaźnią, z jednokierunkowym wpływem. One są niezastąpione. Chociaż przychodzi też czas na więzi równoległe i ten przekaz równoległy, o nich za chwilę, o więziach równoległych, ale jeżeli ktoś jest bliżej początku drogi, zanim zostanie zbudowany i okrzepnie, potrzebuje środowiska małej grupy, opieki swojego lidera i tylko tego. Jeżeli obok stoi ktoś, kto będzie temu nowemu uczniowi Chrystusa pokazywał inny obraz, albo co gorsza, będzie ciągle poddawał wątpliwość to, co mówi prowadzący, to ten nowy uczeń Chrystusa stanie się najprawdopodobniej rozbitkiem i po prostu go tu z nami w przyszłości nie będzie. Te więzi nie powstaną. No i jest taki czas, taki etap w rozwoju chrześcijanina, w którym potrzebuje on tylko budowania jednokierunkowego, nierównoległego i to jest decydujące dla jego przyszłości. To jest po prostu anatomia chrześcijańskiej wspólnoty według wzoru Chrystusa i potrzebujemy nauczyć się takiego sposobu myślenia. Właśnie ta przyjaźń z jednokierunkowym budowaniem, a nie, że ktoś będzie wylewał na niego swoje frustracje, poddawał wątpliwość, pokazywał równolegle inny wzór, to się nie może dobrze skończyć, dobrze w kategoriach właśnie chrześcijańskiej wspólnoty. I pamiętajmy, że w podobnej sytuacji Paweł, apostoł w Efezie, odłączył nowych uczniów spod nie najlepszego wzoru, ale no, czy ktoś da się właśnie odłączyć, można poradzić dla Twojej najlepszej przyszłości zrozum, to daj się
podłączyć pod jeden wpływ, by wyrosło z tego coś najlepszego. Mamy tylko jedno życie i nie ma miejsca na eksperymenty. Możemy w to uwierzyć. To jest anatomia chrześcijańskiej wspólnoty według zamysłu Jezusa. No i właśnie to budowanie jednokierunkowe, to zasadnicze budowanie, ale jest też budowanie równoległe, gdy możemy mieć pozytywny wpływ na siebie nawzajem. I staje się ono właściwe, gdy już dłużej jesteśmy naśladowcami Chrystusa. No, tak było właśnie z uczniami Jezusa. Był czas, że byli budowani, ale później Jezus odszedł i przyszedł czas, gdy potrzebowali nawzajem siebie budować, kierowani przez Ducha Świętego. I niektórzy z nich stali się liderami dla innych, ale to już nie było to jednokierunkowe budowanie jak na początku. I podobnie jest we wspólnocie, gdy mija wiele lat. Potrzebujemy zajmować się kolejnymi pokoleniami chrześcijan, a wobec siebie nawzajem właśnie potrzebujemy równolegle się zachęcać i czasami potrzebujemy włożyć wielki wysiłek i oddanie, by budować siebie nawzajem. Powracając do tej ilustracji z ciastem, by nie zjadać ciasta samemu, lecz udostępniać je innym, nie koncentrować się na sobie, bo chrześcijanin skoncentrowany na sobie jest dosyć nieszczęśliwym chrześcijaninem. Poczęstuj tym, co masz, czego się nauczyłeś innych. Więc właśnie wzajemne zachęcanie się, jeszcze o tym trzeba powiedzieć. Widzieliśmy Dawida i Jonatana w naszym modelu i dwa sposoby budowania takie równoległe. Po pierwsze, pasja dla Boga. Łączyła ich pasja dla Boga. Więc jeśli jesteś takim pasjonatem dla Chrystusa, nie wszyscy są nimi, ale ty jesteś, i widzisz, że twój przyjaciel może z małej grupy jest też pasjonatem, ale z jakichś przyczyn się zniechęcił, podejmij inicjatywę i przypomnij mu wasze wspólne przeżycia. Porozmawiajcie o tej pasji po to, żeby zachęcić do powrotu. No i jeszcze ta druga rzecz w modelu, puszczanie innych przodem, tak jak Jonatan puścił Dawida przodem. I to jest właśnie to oddanie przyjacielowi, komuś bliskiemu tutaj we wspólnocie, puszczenie go przodem. Czasami okazanie tego w sposób materialny, tak jak zrobił to Jonatan. I okazywanie drugiemu chrześcijaninowi czegoś takiego zamiast zazdrości i rywalizacji lub obojętności, no jest wielką zachętą i czasami doprowadzi twojego przyjaciela czy przyjaciółkę do wielkiego poruszenia, sprawi, że poleci jak na skrzydłach. To jest właśnie to budowanie równoległe. Okej, czas nas goni, więc jak budować te niezwykłe więzi? Mieliśmy 5 takich potrzebnych rzeczy. Mała grupa, czas plus jakość, skupienie na potrzebach podopiecznych, otwartość i jednokierunkowość. Jakie będą rezultaty? Powstaną niezwykłe więzi, niezwykle satysfakcjonujące i wtedy też powstaje pasja do robienia razem wspaniałych rzeczy, tak jak doświadczamy tego w naszej wspólnocie. Wspólnota ludzi z wielkim potencjałem, pomnażania. Właśnie ta reakcja łańcuchowa, którą miał na myśli Jezus, gdy powiedział, idąc, czyńcie uczniów. To co? Możemy już iść na ciasto? Aha, ale ja nie piekłem ciasta, to mogę iść jako pierwszy, tak? No ale i tak was puszczę przodem. Przyjaciele.